W czasach, gdy wielu młodych ludzi wyjeżdża za pracą na zachód Europy, część młodzieży widzi swoją przyszłość w Polsce. Możliwości nauki są duże. Na przykład wprowadzonym przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi zespole szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach. Kształcimy we wszystkich zawodach rolniczych, które może prowadzić minister rolnictwa i rozwoju wsi. Natomiast my się specjalizujemy w zawodach technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii i nowa oferta w następnym roku szkolnym to technik mechanizacji i agrotroniki, czyli rolnictwo precyzyjne. Uczniowie tej szkoły mogą się nauczyć jeździć kombajnem na specjalnym symulatorze. Posiadamy bardzo podobne rozwiązanie w naszym kombajnie, które jest zastosowane tutaj w tym symulatorze. Także taka wiedza przydaje się potem też? Tak, przydaje się. To jest głównie sprzęt do szkolenia młodych kombajnistów początkujących. Nauczyłam się jeździć na symulatorze. Coś mi tam wychodzi, no jest to symulator kombajnu. To znaczy nie wiem, czy jeszcze wiąże z tym dokładnie przyszłość, ale być może jakoś mi się to uda. Być może właśnie przejmę gospodarstwo po rodzicach, ponieważ jestem jedynaczką, więc na pewno każdy przedmiot typu produkcja roślinna, czy produkcja zwierzęca, lub załóżmy nawet taki symulator, który jest w szkole, przyda mi się w praktyce. A to już zajęcia z anatomii i fizjologii zwierząt. Najpierw młodzież na zajęciach teoretycznych zapoznała się z układem kostnym, mięśniowym zwierząt gospodarskich i towarzyszących. No i w miarę możliwości, w miarę materiału, jaki jesteśmy w stanie pozyskać na zajęcia, potwierdzają to, czego się nauczyli i pogłębiają tą swoją wiedzę właśnie na przygotowywanych przez samych siebie preparatach. Mogę się nauczyć kroić te zwierzęta, poznać ich budowę anatomiczną od środka, wiedzieć, jak to tam wygląda. Przyda mi się na pewno na studiach, bo później łatwiej będzie mi się dostać przede wszystkim, bo w papierach już będzie, że jakieś podstawy tego mam. Będę mogła pracować już po technikum normalnie, no i będę miała większą wiedzę, więc na pewno łatwiej będzie mi się uczyć na studiach. To zaś pracownia architektury krajobrazu. Tu w tej klasie widzimy akurat młodzież uczestniczy w kółku florystycznym. Kółko spotyka się systematycznie 4 razy do roku. Są to spotkania akurat w takich momentach, kiedy są jakieś okazje, typu Boże Narodzenie, Wielkanoc i robimy wtedy tematyczne stroiki czy bukiety. Chętnych do nauki w szkołach rolniczych nie brakuje, a i same placówki wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu i organizują dni otwarte. Tak zwane dni zawodowca. Zapraszamy młodzież z gimnazjów i chcemy im pokazać szkołę. Przede wszystkim to, w jakich kierunkach mogą się kształcić oraz to, jak praktycznie to wygląda, czyli mogą zobaczyć warsztat weterynarii, mogą poćwiczyć na symulatorze jazdy kombajnem, mogą zobaczyć warsztaty florystyczne, fizycznie dotknąć się i porozmawiać z uczniami, którzy tutaj uczą się aktualnie. Przed 8 laty Ministerstwo Rolnictwa przejęło od samorządów 45 szkół w kraju. Dziś w tych placówkach uczy się w sumie 160 tysięcy uczniów.